Bardzo serdecznie witam moich uczniów i ich pocierpy. Równie mój ukochany zespół, który przyjął zaproszenie i powiedział, że kilka pieśni nam zaprezentuje. Moi drodzy, spotykamy się z powodu niecodziennych lekcji języka polskiego. Związane są z tym, że przybliżymy Państwu tradycje świąteczne. Wszak jesteśmy w czasie kolędowania, a to niezwykły, wspaniały okres, nie tylko w Polsce, ale i chyba na świecie. Zespół Czerwienacy, specjalnie dla nas. Thank you.
śpiewy, żarty i doznania, z nami piękna każda chwila. Na ludowo i biesiadnie, gdy potrzeba, to w kościele. A na nutę patriotyczną dostarczamy wzruszeń wiele. Blasku sławy nam dodają w barwach gminy stroje nasze. To dla państwa jest ten występ. Miłe nam jest szczęście wasze. Groźne miny robi Józek, gdy na próbie ktoś fałszuje. Krzyś gra dla nas pierwszym głosem, Mariusz zgodnie mu wtóruje. Każdy ćwiczy śpiew zawzięcie. Raz w tygodniu próby mamy. Lecz jest straszny ten wysiłek, bo po prostu śpiew kochamy. Przedstawimy także Sylwka. Pasją jego jest aparat. Zrobi zdjęcia, prezentacje, nagra wszystko jak talara. Dopingują nas do pracy dobre słowo i oklaski. Mamy wzloty i upadki, lecz lubimy sławy blaski. Choć w zespole wiek seniora, wciąż szukamy też sponsora. Bo bez wsparcia i pomocy w naszym śpiewie nie ma mocy. My jesteśmy zgrana grupa. Wszędzie tam, kto tylko prosi, na występie naszym skromnym śpiew nasz w górę się unosi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry wszystkim. I tradycje i zwyczaje Ukraińców są bardzo barwne i różnorodne. Dzisiaj przybliżę najciekawsze tradycje towarzyszące wielkim świętom na Ukrainie. Boże Narodzenie. Podczas świąt Bożego Narodzenia na Ukrainie popularna jest tradycja kolędowania, kiedy dzieci chodzą od domu do domu, śpiewają kolędy i życzą właścicielom pokoju i pomyślności. W podziękowanie właścicieli obdarują dzieci słodyściami i monetami, które przynoszą szczęście na cały rok. W Wigilii, Wielki Wieczór, ściśle przestrzega się tradycji serwowania 12 dań według liczby apostołów. Na stole tradycyjne kutia, które zgodnie z tradycją przynoszą chrześniacy. Przy stole rozmawia o wszystkich dobrych rzeczach, które wydarzyły się w minionym roku oraz o planach na nowy rok. W tym dniu każdy prawosławny chrześcijanin pozdrawia innych słowami Chrystus zmartwychwstał i otrzymuje w odpowiedzi potwierdzenie tych słów prawdziwy zmartwychwstał. Ukraina to niesamowity i bardzo piękny kraj, w którym jest wszystko. Żywne pole, masywne góry, gęste lasy, ciepłe morze. Ukraińcy to ludzie rzeczy, pogodni i życzliwi, a przy tym bardzo pracowici. Serdecznie zapraszamy na naszą cudowną Ukrainę, gdzie nastanie pokój. Jeszcze chwileczkę. Wszyscy uczniki pani Doroty bardzo dziękujemy za bardzo ciekawe lekcje, za dobre stanowienie i bardzo zadowoleni tym, co na swojej drodze my spotkali taką fajną osobę. I dziękujemy wszystkim za tę imprezę i za tę możliwość dzisiaj być tutaj. Bardzo dziękujemy także zespołu Czerwieniacy za bardzo fajne pieśni, za ten stół i za wszystko. Dziękujemy serdecznie.
Bardzo dziękuję. Jestem zaskoczona, wzruszona, ale to nie ten moment miał być przeznaczony na płacz. Więc bardzo, bardzo dziękuję. No jesteście fantastyczni, no co, dużo mówić. Więc tak, ja zaproszę może najliczniejszą grupę, bo rodzinę Saszy i Denisa. A gdzie wasze dzieci? Razem z dziećmi, dobrze? Powiedzcie, mam nadzieję, że powiecie kilka słów o sobie. Denis, oddaję ci głos. Dobry wieczór. Ja nazywam się Lóskutow Denis. Nasze miasto nazwa Dniepr. Раніше назва міста була Дніпропетровськ, як на мапі тут. Таку зроблю відмітку. Я і моя жона маємо завод метрологічний, ну, технічний, така спеціалізація. Працюємо на великому підприємстві, ну, працювали в Україні, яке займається виробництвом рур металевих. І також коліс для Чух-чух, ну, назва Чух-чух, так. Ну, маємо таку велику родину, всі хлопці. Старший Кирил, середній Самуїл і малий цей хлопець Даніель. Ну, на Україні зараз війна, тому ми тут і в Польщі, і дуже дякуємо вам за такий сердечний теплий прийом. Улюбляєм Польщу, кохам, так. Добрий вечір. Я називаюся Світлана Сирєпова. Я з міста Гуляйполя, Запорізької області. Поряд із Денисом. Зовсім поряд. Я теж маю невелику родину. У мене є 3 сина. Один син залишився в Запорожжі. Добрий вечір. Я мам на ім'я Оля. Є моя цурка Майя. І ще ми тут з моєю маткою приїхали, яка дітей не змогла. Є теж ми з України. Наше місто Харків. Так близько Росії, дуже близько. Тому якось з першого дня до нас було дуже нефайне. І за тиждень ми поїхали до Польщі. І я там мислили, де поїхати, бо всі ці там до Немчах, то десь. І ще десь, то я так мислила, що в Польщі трохи так з людьми буде краще якийсь контакт.
bo tak podobno do nas i język trochę podobny, no i tak ludzie podobni. I z początku my przyjechali w inną stronę, w Frisztak, też blisko z innej strony. Wiecie, gdzie Frisztak, nie? Kraków i tam niżej, bliżej. Tam mieszkali parę tygodni i później tutaj mojego byłego męża druh jest. I on tak pomógł nam do Kolina, do hotelu. I z pierwszego dnia wszyscy nam pomagali, za to bardzo serdecznie dziękujemy. Córka poszła do szkoły. Ja tak trochę stresowała, że będzie bardzo ciężko, ale powoli daję radę. Nam tu wszystko podoba się, bo wszyscy ludzie fajni i Kolno, miasto piękne, malutkie, ale bardzo piękne i czyste. I dla dziecka tu fajne. Pracuję teraz w weterynarnym gabinecie. Nic nie rozumiałam z pierwszych dni, ale teraz tak już lepiej i bardzo podoba się. Na razie mam nadzieję, że wszystko skończy się na Ukrainie i będę z powrotem do domu, ale w sercach zostanie ta dobrota, jak ta cierpliwość, którą tutaj my od was uczymy. Tak, no miały za wszystkie ten czas. Dziękujemy serdecznie. Julia, zapraszam. Julia jest bardzo specyficzna, bo ona sama powie, co lubi robić. I jest z córką. Dzień dobry. Nazywam się Julia. Це моя córka Аліна. Приїхали до Польщі в марті. В марцю. Мешкали в Познані. Потім приїхали сюди до Кольна. Пішли на працю. Працюю тут в Хетмані. Цурка займається онлайн. Приїхали ми також з міста Дніпр. Деніс – це дядик. Дядя. Буєк. Моєї цурки. Тому тут велика родина. А ти що любиш робити? А, люблю урлоп. Все, дякуємо вам дуже. Дуже сердечно за те, що ви нас тут приймаєте. Дякуємо. Я запрошую Ірину і сина. Добрий вечір. Мама, я Ірина. Це мій син Артем. Артем. Чисто називають його Артур. Навчається у сьомому класі у школі Єдинка. У школі Єдинка. Любіє мовити по-польському, ніж мама. З 2014 року ми мешкаємо в Харкові. І зазначиш Харкові на мало Харкові. Дзень добре, я ще раз. Мам на ім'я Ольга. То є моя цурка Саша. Саша – то в Україні крутко от повно імені Олександра. Вем же в Польщі – то є Ола, але у нас так трошки інне. Ми саме також із міста Дніпр. Мешкаємо в Кольні от початку марця. Од маю я єстім працівником цього файного закладу Кольнянського ощадку культури і спорту. І вас дякую, пані директор, за таку надану можливість працювати
w tym zakładzie. Bardzo dziękujemy za takie dobre odnoszenie do Ukraińców, bo w Kolnie mieszkają bardzo ciepli ludzie, którzy wczoraj do Ukraińców taką spłoczenia, ta miłość, jakie, no, bardzo dziękujemy za to. W Ukrainie od początku ja była tutaj jeszcze z moją mamą, ale później mama pojechała, bo tato bardzo tęsknił za niej i my zostali z dwóch, a jeszcze w Dniepr został się mój mąż i my z niecierpieniem czekamy, kiedy my wrócimy do Ukrainy. Serdecznie dziękujemy za wszystkim za wszystko, co robicie dla nas i czujemy tą podtrzymkę. Dziękujemy i jeszcze moja córka coś chce mówić. Доброго вечора. Мам на ім'я Саша. Єстем з України. Зараз у Україні йде страшна війна. Тому ми мешкаємо в Польщі. Бардзо дякую за теплий прийом українців у Польщі. Дуже любі своє панство. Любię ukraiński barszcz. Jestem uczennicą czwartej klasy. I zaraz mam lekcje online.